skusza Redeko. www.redeko.pl. Zmiana na stanowisku trenera w koszykarskim Śląsku spowodowała, że drużyna na parkiecie prezentuje się odrobinę lepiej. Wrocławianie pałają chęcią rewanżu, na pewno za spotkanie w Bratysławie. Śląsk uległ Interowi 81-96. Prym na Słowacji wiódł Brandon Hit, zdobywca 27 punktów. W Bratysławie, osłabiony kontuzjami WKS, rozegrał jednak swój najsłabszy mecz w obronie. W starciu z Interem zabrakło Witalia Kowalienki i Mateusza Jarmakowicza. Bez dwóch podkoszowych Śląsk nie miał wielu atutów. Brakowało też skuteczności, która poszła w parze z gorszą obroną. Nie do zatrzymania okazał się Radosław Rankić, zdobył 31, a jego brat Martin 20 punktów. Czy tym razem uda się ich zatrzymać? Mają zagrać i Kowalenko, i Jarmakowicz. Na ławce trenerskiej Śląska nie ma już Michajlo Uwalina, a jest Emil Rajkowicz. Mecz we wtorek o 18:30 w hali Orbita. Zarówno wrocławscy koszykarze, jak i piłkarze ręczni nie mają dużo czasu na odpoczynek po ostatnich meczach. Obie drużyny grały w niedzielę. Koszykarze przegrali w lidze we Włocławku, szczypiorniści w lidze w Legionowie. Można się spodziewać wygranej we wtorek zespołu Emila Rajkowicza. Z dozą niemal takiej samej pewności można powiedzieć, że swój mecz przegrają piłkarze ręczni. Śląsk tym razem w hali w Kobierzycach podejmie Azoty Puławy. I choć rywal to solidny zespół, bardziej niż to, co dzieje się w drużynie z Puław, interesuje nas sytuacja w Śląsku. Z klubu odeszło trzech liderów: Igor Żabić, Jania Wojwodić oraz Dżordże Golubowicz. Zagraniczni zawodnicy postanowili odejść i rozwiązano z nimi kontrakty. Bez wspomnianej trójki Śląsk nie jest w stanie nawiązać wyrównanej walki z jakimkolwiek przeciwnikiem na dystansie 60 minut w Superlidze. Trzeba więc oczekiwać na wzmocnienia. W innym wypadku skończy się drogą ku pierwszej lidze mecz Superligi z Azotami we wtorek o 16 w hali w Kobierzycach. Nowe Centrum Skusza Redeko. www.redeko.pl